stare jak świat jest marzenie człowieka o podniebnych lotach. Marzyli o tym legendarny Ikar i wielki Leonardo da Vinci. Nasz wiek spełnił te marzenia. Człowiek prześcignął ptaki. Dla każdego młodego droga pod niebo otwarta. Międzynarodowe zawody szybowcowe w Lesznie. Na starcie przedstawiciele 9 państw, szybownicy najwyższej klasy. Słynna pilotka francuska, Chouane Goar, przyjechała tu z mężem mechanikiem. W drugim małżeństwie francuskim role zmienione. Pan Laubert lata, żona opiekuje się szybowcem. Drużyna Związku Radzieckiego, kraju, do którego należy niemal połowa światowych rekordów szybowcowych. Młoda drużyna NRD po raz pierwszy startuje w tak silnej konkurencji. Rumuni jeszcze w ostatniej chwili omawiają taktykę lotu. Bułgarzy startować będą na polskich szybowcach. Sprawdzają właśnie wysuwane koło jaskółki. Na jaskółkach polecą również Anglicy. Drużyna węgierska największe nadzieje pokłada w doskonałym szybowniku Mezo. Te zawody dadzą mu awans do światowej czołówki. Czesi jak zwykle skrupulatni i dokładni. Zespół, z którym należy poważnie się liczyć. W najlepszych warunkach, jak zika nasz meteorolog, nasili dwa kraje. Przed kilku godzinami minął Leszno front chłodny, poza którym panuje... No a na końcu prezentujemy gospodarzy, najmłodszą wiekiem reprezentację polską. Jurek Popiel, Edek Makula i Zbyszek Kirakowski. Wśród startujących indywidualnie jest Tadeusz Góra. Ten doskonały szybownik skutecznie rywalizuje z własnymi uczniami. Rekordzista świata, znany wyczynowiec Jerzy Wojnar. Wanda Szemplińska, studentka Politechniki. Ma 21 lat i 3 szybowcowe rekordy świata. Stawka naprawdę doborowa. Kto z niej wyjdzie zwycięsko? Jako pierwsza startuje Chouane Goar. Gotów. Gotowa. Start. Wiktor Ilczenko, zasłużony mistrz sportu ZSRR. Startuje od 20 lat. Przygotowuje się do startu Wanda Szemplińska. Zapamiętajmy numer jej jaskółki. 15.32. 15.48. Jerzy Popiel. Boczny podmuch wiatru utrudnia start. Idzie w powietrze Anglik Smith. Na holu zawodnik czeski Swinka. Do 700 metrów zawodnicy wznoszą się bez kłopotu na lince holowniczej. Ale tutaj szybowiec wyczepia się. I teraz trzeba samemu ruszyć na poszukiwanie pomyślnych wiatrów. Dzisiejsze zadanie, przelot 100 km na trójkącie Leszno-Rawicz-Gostyń-Leszno. Decyduje szybkość. Żeby nabrać szybkości, szybowiec musi zdobyć wysokość. Sztuka szybowania to wykorzystanie ciepłych, wstępujących prądów powietrza. Szybownicy nazywają je kominami. Spójrzcie, już wywęszyli taki komin. Teraz tylko umiejętnie w nim krążyć. Aż się roi w tym kominie. Wszyscy nabierają wysokości i wyczekują najlepszego momentu, by ruszyć na trasę przelotu. O, już dwaj pierwsi ruszyli w drogę. Ilczenko leci na swoim szybowcu A9. R-102, Chouane Goar.
A tutaj 15:47 nasz reprezentant Makula. Uwaga, punkt kontrolny wyścigu. Melduje się jaskółka. 15:48, popiel. I jeszcze raz jaskółka. 15:32, Szemblińska. Wśród widzów poruszenie. Na Juniusie zameldował się Mezo, Węgry. Pierwszy dzień zawodów przynosi piękny sukces drużynie polskiej, ale to dopiero początek. Walka o utrzymanie prowadzenia będzie ciężka. Godzina 3:30. Zawodnicy jeszcze śpią. Ale ekipa meteorologów już od dawna na nogach. Od tych badań, od szczegółowej prognozy zależy taktyka dzisiejszych przelotów. Na skrzydle zabiera magister Parczewski skromną skrzyneczkę. Ona właśnie dokona pomiarów tam w górze. Warunki lotu bardzo trudne. Wielu zawodników nie ukończy zadania. Tego pilota już chyba poznajemy, to Szemblińska. Jej francuska partnerka Schwanegoar. Obie rywalki mają wspólne zmartwienie. Brak kominów. Czechosłowakowi Swince też niewesoło. Mistrz Ilczenko leci na resztkach wysokości. A tutaj? Ten już całkiem stracił wysokość. Nie ma rady. Trzeba lądować. Lokalna sensacja. Kto to spadł z nieba? Rumun Iliescu nie zarobi dziś wielu punktów. Organizatorzy wszystko przewidzieli. Specjalne karty wzywają ludność, by zawiadomić Leszno o przymusowym lądowaniu i zaopiekować się pilotem. Zrozumie każdy, kto skończył drugą klasę. Ale przed tym trzeba wykorzystać niecodzienne okazje. Kto wie, może za kilka lat posłyszymy o Staszku Pięcie, znakomitym szybowniku. Tymczasem na trasie Popiel i Makula lecą razem i walczą zaciekle o każdą minutę, każdy metr wysokości, która nieubłaganie maleje. Co u licha z tymi kominami? Wszystkie wygasły, czy jak? Może nad tym wyrębem leśnym trochę podniesie? A może tu nad osiedlem? O! Podniosło! Gdy Popiel obserwuje ziemię, Makula śledzi niebo. Jakich znaków szuka? Są! Są! Makula, nie widzisz? Bociany! Niezawodnym instynktem znalazły komin, szybują ku górze, jakby chciały wskazać drogę naszym chłopcom. Kierunek na bociany, o tak, polusz głębiej, zacieśnij krążenie. Kochane boćki, nie po raz pierwszy pomogły swym skrzydlatym braciom z ziemi. No, nasi piloci mają dziś wielką szansę. Uwaga, do mety zbliża się Ilczenko. Tuż za nim spływa pięknymi ślizgami Popiel, więc udało się jednak. Teraz sędziowie nie mają chwili wytchnienia. Ląduje Francuz Lambert. I jeszcze jedna jaskółka,
Ależ tak, to przecież 15.32, Szemplińska. Brawo, brawo, my też serdecznie gratulujemy. Jest i pani Szłane Goar, wielokrotna mistrzyni świata. Musiała dziś uznać wyższość naszej bandy, ale uzyskała także piękny czas. Na oryginalnym szybowcu rumuńskim typu Rura ląduje Finescu, ratując cenne punkty dla drużyny rumuńskiej. Tabelą wyników pasjonują się przede wszystkim zawodnicy. Po dwóch konkurencjach prowadzi zdecydowanie Polska przed zespołem Związku Radzieckiego. Szemplińska siódma, Popiel piąty. A w ogóle cała pierwsza dziesiątka to 10 Polaków. Nadszedł ostatni dzień. Dziś będzie chyba najbardziej zażarta walka. Radzieccy piloci mają dziś wielką szansę. Dobra pogoda pozwoli na wykorzystanie największego atutu ich maszyn – szybkości. Czesi walczą o trzecie miejsce z Węgrami i Rumunami. A Polacy dołożą starań, aby umocnić swą czołową pozycję. Rusza Ilczenko. Startuje Swinka. I tuż za nim Popiel. Będziemy towarzyszyć im w dzisiejszym locie. Popiel wie o tym, że trzeba zdobyć się na maksimum wysiłku, by przy tej pogodzie nie ustąpić radzieckim zawodnikom. Ilczenko jest zdecydowany wydusić maksymalną szybkość ze swojej maszyny. Dziś jego dzień. Ta piękna chmurka to w fachowym języku castellatus. Ilczenko wie dobrze, że pomoże mu w nabraniu wysokości. Już się do niej przykleił. Popiel ze zdwojoną czujnością penetruje przez tworze i poszukuje najsilniejszych wznoszeń. Złapał komin. 2 metry na sekundę. Idzie w górę. Swinka jest dzisiaj ostrożniejszy niż zwykle. Zmylenie trasy lądu to nałożenie drogi, strata cennych minut i punktów. Trzeba pilnować kursu. Wśród wiatrów, prądów i chmur trwa milcząca, uparta, piękna walka. Wola i wiedza człowieka musi zastąpić ptasi instynkt. Trzeba równocześnie obserwować ziemię, mapę i niebo. Trzeba reagować na każde drgnięcie maszyny. Popiel zdecydował się na lot w chmurze. Tylko pilot, który opanował doskonale sztukę ślepego pilotażu, może się zdobyć na to ryzyko i jeszcze do tego wcinać drugie śniadanie. No, a teraz na trasę i gaz. Nad punktem kontrolnym zameldowały się dalsze szybowce.
A9-29, SP-15-32, Laminar 87-31, SP-15-48. Jak zrozumiałeś odbiór? Zrozumiałem. Powtarzam. A9-29, SP-15... A9 tnie powietrze z szybkością 170 km na godzinę. Ale jego opanowany pilot ma czas nawet na notatki w powietrzu. Tuż za nim na karku siedzi Jurek Popiel. Nabrał w chmurze wysokości, teraz gwałtownym nurkiem idzie w dół, mija Ilczenkę, dochodzi następnego przeciwnika. Mija go. I już niedaleko do mety. Lecz to kto? 15:47, więc na czele jest jednak Makula. Przeciął taśmę. Pierwszy Polak zameldował się na mecie. Tym lotem Makula przypieczętował swoje indywidualne zwycięstwo w zawodach. Ciężko na nie pracował. A reszta zawodników? Gdzie inni? Jest druga jaskółka. 15:48, Popiel. Dwóch Polaków z drużyny ukończyło lot. Zwycięstwo Polski nie ulega już żadnej wątpliwości. Jest też Ilczenko. Ekipa ZSRR umocnila drugą pozycję. Czesi po zaciętej walce obronili trzecie miejsce przed Węgrami i Rumunami. Ale co to? Znowu jaskółka. 15:41. Jest! Jest Kirakowski. Drużyna polska w komplecie. Najlepszy zespół zawodów i najmłodszy. Gdy po wyzwoleniu polscy szybownicy ruszali na pierwsze loty, Makula miał lat 13, Kierakowski 14, a Popiel 11. Młodzi są zwycięzcy, bo młody jest nasz sport szybowcowy, ale właśnie do młodych należą przestworza.